Witam serdecznie, tu Anna Kondraciuk, Akademia Anima, Szkoła Językowa Online. Tym filmikiem chciałabym Was zaprosić do wyzwania 10 na 10, wyzwania językowego. Możecie brać udział w tym wyzwaniu z jakiegokolwiek języka chcecie. Wystarczy wejść na stronę akademiaanima.com/10na10. Tutaj macie wszystkie informacje wypisane w podpunktach, co trzeba zrobić, żeby brać udział w wyzwaniu oraz co można otrzymać, jak takie wyzwanie się skończy. Poniżej jest generator kart pracy. Ja tutaj już wypisałam niektóre słówka. Razem z Wami napiszę jeszcze jedno, żeby Wam pokazać, jak to działa. Tu na samym początku wpisujecie sobie język, który wybieracie oraz dzień Waszej karty pracy. Mój to jest drugi dzień. Aby ukończyć wyzwanie, należy zrobić 10 dni. Ostatnie słówko, które wpiszę przy Was, to jest na przykład miłość. W ten sposób uzupełniacie Waszą kartę pracy. Po czym pobieracie sobie taką kartę pracy. Wasza karta pracy jest pobrana, powinna się od razu Wam pojawić na Waszym screenie, na Waszym komputerze. I jak już mamy taką kartę pracy, jak widzicie, wszystkie słówka, które ja sobie wypisałam, są na tej karcie pracy. Przechodzicie sobie na Waszego Facebooka. To jest mój Facebook, Anna Maria Kondraciuk. I wchodzicie sobie na moduł do tworzenia nowych postów. Tutaj należy wpisać hashtag 10 na 10. Zobaczcie, on się taki troszeczkę niebieski zrobił w tle. To znaczy, że Facebook wykrył, że to jest hashtag. Po tym hashtagu będę mogła sprawdzić, czy Wasze karty pracy się pojawiają i czy rzeczywiście pracujecie i bierzecie udział w wyzwaniu. Oprócz tego bardzo ważnym jest hashtag Akademia Anima. Wystarczy zacząć wpisywać i Facebook automatycznie Wam podpowie fanpage'a mojej szkoły językowej. I wtedy sobie wystarczy kliknąć i zobaczcie, że on też się podkreślił, że tak powiem, na niebiesko. Widać? I tak oznaczona karta wyzwania jest gotowa do opublikowania. Oczywiście nie zapomnijcie o karcie pracy, tak? Tutaj mamy taką informację, zdjęcia i filmy. Możemy oznaczyć osoby lub zagrać z kimś, tak? Ale nam chodzi o to tylko, żeby wrzucić naszą kartę pracy. Wrzucam kartę pracy poprzez kliknięcie właśnie tej pierwszej informacji i szukam mojej karty pracy. Moja karta pracy będzie prawdopodobnie w pobranych rzeczach, w Waszym komputerze na pewno będzie w pobranych rzeczach, rzeczy pobrane. Klikam sobie na tą kartę pracy, zobaczcie, tu jest 10 na 10, dzień drugi, Akademia Anima. Klikam sobie na tą kartę pracy, ona się podświetliła na niebiesko i klikam przycisk tutaj na dole, otwórz, tak? I wtedy ona automatycznie wrzuci się na naszego walla, na naszą ściankę, na naszym profilu na Facebooku. Widzicie? Pojawiła się. I teraz klikamy opublikuj. Opublikuj. Tyle. Popatrzcie się. Teraz mój post jest opublikowany i ja będę wiedziała, że bierzecie udział, bo jest profil 10 na 10, tak? Czyli bierzecie udział w wyzwaniu. I oprócz tego pojawi mi się dzięki temu hashtagowi informacja na moim fanpage'u, że ktoś dołączył kolejną kartę pracy do wyzwania. I taka karta pracy, jak widzicie, tutaj się opublikowała. Bardzo dziękuję Wam za wysłuchanie. Zapraszam do zabawy, zapraszam do nauki.